Dobranoc wszystkim, ja jestem Czarny Pan i właśnie kończę kolejny odcinek z Farminga 22. Nie no, żartuję, tylko ta pierwsza część była prawdziwa, bo zaczynam dzisiejszy odcinek od pójścia spać. Po prostu. Dzisiaj przeskoczyłem sobie do kolejnego miesiąca, mamy wrzesień, ale na spokojnie muszę dokończyć żniwa w wodzie, żniwa w kałuży, żniwa w jeziorze. Nazwijcie to sobie jak chcecie. Tak czy inaczej, tutaj nie zostało wiele pracy do wykonania, zamierzam ją oczywiście dzisiaj zrobić i tak naprawdę zapomnieć troszkę o tym polu. Jest bardzo możliwe, że ja sobie tutaj posieję po prostu trawę w przyszłości i być może zrobię takie podwodne siano. Tak czy inaczej, temat dzisiejszego odcinka jest zupełnie inny, dlatego że zrobię coś, na co wszyscy chyba czekali od dawna. Dzisiaj zacznę robić wielkie ścinanie topoli. Celowo mówię to tak wolno, dlatego że dzisiaj będzie ciekawie, więc już teraz zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteś nowym widzem i najważniejsze, oglądaj bez przewijania do końca, bo to jest najważniejsze w kontekście też doprowadzenia tego filmu do kolejnych widzów, do tego, aby ten film miał nieco większy zasięg. Więc ja tutaj lecę teraz, robię jeszcze, jak widzicie, podwodne bele, idzie to dość szybko, ale powiem wam, że jest to naprawdę skomplikowane, dlatego że tej słomy po prostu nie widać. Zdecydowanie lepiej jednak robi się tego typu bele na normalnym polu. Na szczęście wykorzystuję sobie tutaj trochę stuningowaną maszynę do robienia beli, idzie to szybko. Maszyna jest troszeczkę stuningowana, to znaczy przede wszystkim zwiększona jest jej prędkość robocza, bo jak widzicie, w trakcie prasowania mogę jechać 37 km na godzinę. Jest to oczywiście wartość nierealna. Pisaliście mi kiedyś w komentarzach, że prasa z dodatku Straw Harvest też nie do końca jest realna, ponieważ nie może jechać prasa z prędkością większą niż 20 km na godzinę, bo by się po prostu zapchała. Sytuacja jest taka, że faktycznie prasa z dodatku Straw Harvest jest w stanie pracować z prędkością powyżej 20 km na godzinę, ale to jest raczej wyjątek potwierdzający regułę, bo w prawdziwym życiu większość pras faktycznie jeździ wolniej. Natomiast ja tutaj przytuningowałem sobie tą prasę do absurdalnej wartości 37 km na godzinę i dodatkowo szerokość robocza została delikatnie zwiększona, ale wy to pewnie doskonale już wiecie. W międzyczasie wyrosła mi topola, czyli jest gotowa do ścinania. Będę musiał teraz przyjechać tutaj odpowiednim sprzętem, ustawić go, no i oczywiście będę mógł zacząć wielkie zbiory topoli. Będzie z tego oczywiście dużo wiórów, będą trociny, będą zrębki, nazywajcie to dokładnie jak chcecie, tak czy inaczej będzie tego dużo. Zamierzam wykorzystać oczywiście do tego nierealny sprzęt, bo gdybym miał wykorzystać maszyny, które są dostępne w podstawce, to prawdopodobnie przez najbliższe 80 odcinków jedyne co bym robił, to zbierał tą topolę i byłoby to po prostu nudne. Zamierzam wykorzystać specjalną przystawkę do sieczkarni, która jest w stanie ścinać topole i oczywiście mielić ją na wióry. Bardzo fajna sieczkarnia, właściwie przystawka, chociaż wiecie co, bo ja w poprzednim odcinku zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem przejechać tym specyficznym pojazdem gdzieś w okolice lotniska. Nadrobimy w takim razie teraz te zaległości, a do topoli przejdziemy dosłownie za chwilę. Tutaj ten pojazd jest bardzo ciekawy, chociaż jeździ się nim stosunkowo ciężko, ale zobaczcie na kierunkowskazy. One są takie typowe amerykańskie. Mruga, te czerwone światła mrugają, światło stopu mruga, można powiedzieć. I jest to kierunkowskaz, który jest spotykany w Stanach Zjednoczonych. W Polsce tego typu rozwiązanie jest nielegalne. Jeżeli macie auto sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, no to trzeba oświetlenie dostosować do warunków europejskich, ale powiem szczerze, że w ostatnim czasie dość dużo widziałem samochodów, głównie na ukraińskich blachach, na takich rejestracjach, które tego światła nie miały dostosowanego do naszych europejskich norm. I powiem szczerze, dla mnie to nie jest problem, jak na przykład jechałem na autostradzie z jakimś takim i ktoś nagle mrugał w ten sposób, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo niestandardowe i nie każdy może sobie coś takiego rozumieć. Zresztą, w Polsce są przepisy takie, jakie są i każdy musi się do nich dostosować, więc to tylko wspominam w formie ciekawostki. No a teraz idę sobie jeszcze pokręcić bączki na parkingu, no bo tutaj, jak widzicie, mam idealny pojazd do tego, Lego Gini sobie tutaj zaparkuje. No a wracając do tych czerwonych
innych kierunkowskazów, no to oczywiście, jeżeli pojazd jest bardzo, bardzo stary, ale to chyba już z 60 lat musiałby być, jeżeli on jest zarejestrowany pierwszy raz właśnie w 60 którymś roku, no to wtedy on nie musi mieć takiego dostosowywania świateł. I powiem wam, że widziałem niedawno na drodze pojazd, który był z lat 50. Amerykański pojazd z lat 50. On wracał z jakiegoś zlotu i faktycznie legalnie mógł w Polsce jeździć na tych czerwonych kierunkowskazach. Wyglądało to bardzo niestandardowo, bardzo niecodziennie, ale to jest, tak jak mówię, wyjątek potwierdzający regułę, bo jak macie nowy pojazd sprowadzony ze Stanów, no to trzeba go dostosować właśnie do naszych polskich przepisów. No a tutaj mamy taki pojazd w Farmingu, bardzo ciekawy. No, wygląda to dla nas na pewno egzotycznie, niestandardowo, bo nie mamy tego na co dzień. Amerykańcy prawdopodobnie nie zwróciliby na to nawet szczególnie uwagi, no bo u nich jest to normalne. Natomiast ja teraz skończyłem już robić te żniwa. Żniwa owsa, które zacząłem jakiś czas temu, więc chciałem wyjść tutaj ze sklepu w drugą stronę. Niestety nie było to możliwe. W ogóle to jest taki fajny sklep, bo ta mapa No Man's Land niby taka pusta, niby nic na niej nie ma, ale z drugiej strony mamy na południowej granicy tak naprawdę autostradę i w sumie chciałbym, żeby kiedyś ta mapa została troszeczkę rozwinięta, żeby po prostu była większa, żeby ta autostrada stała się częścią tej mapy, chociaż zdaję sobie sprawę, że teoretycznie mogłoby to zaburzyć takie DNA tej mapy, że po prostu ta mapa przestała być wtedy taka pusta, ale mogłaby być w dwóch wersjach. Pierwsza wersja oczywiście taka, jaka jest tutaj, ale druga z tą autostradą, byłoby to ciekawie. Natomiast my przejdźmy już do robienia topoli, do tej wielkiej akcji, do legendarnej akcji, która przecież miała mieć miejsce tutaj już dawno temu i wreszcie ona nastąpi. Zamierzam wykorzystać specyficzny sprzęt i już wam od razu mówię, co będzie tutaj używane, dlatego że to są maszyny, niektóre przynajmniej będą odpowiednio przerobione. Zacznijmy od sieczkarni, bo jest to najprostsza sprawa. Sieczkarnia z podstawki gry, to jest najmocniejsza sieczkarnia od marki Krone, nic w niej nie jest zmienione, to nie jest nawet mod, to nie jest nic. Znaczy, to jest maszyna z podstawki. O, dalej. Mamy header. O tym headerze już też coś mówiłem. Jest to taki mod Poplar and Sugarcane. Przystawki takie są tutaj, więc ja już je pokazywałem wielokrotnie na kanale. Można je znaleźć z tego, co pamiętam, na ModHubie. I też z tego, co inaczej. Na ModHubie są na pewno i z tego, co pamiętam, są również na konsole. Generalnie bardzo fajna przystawka, można sobie nią po prostu tutaj pobrać z ModHuba, no i możecie jechać, ścinać to pole energetyczną, bardzo fajna rzecz. Natomiast teraz dochodzimy do dwóch bardzo ciekawych sprzętów. Jeden już widzicie, drugi zobaczycie dopiero za chwilę. Ja sobie w międzyczasie jeszcze ogarnę kolejną przystawkę. O, właśnie tutaj macie nazwę tego wszystkiego, więc możecie sobie ją wpisać w ModHuba i będziecie mieli, będziecie po prostu mogli sobie ją pobrać. Natomiast jeśli chodzi o przyczepę, no to przyczepa teoretycznie też jest w podstawce gry, dlatego że jest to HW SUV 5000, jeśli dobrze pamiętam. Jest to taka sobie przyczepa. Bardzo ciekawy model, dlatego że jest ona wyposażona jeszcze w rurę, więc jest to z jednej strony przyczepa, a z drugiej strony wóz przeładunkowy i normalnie ta przyczepa ma pojemność w okolicach 50 tysięcy litrów, z tego co pamiętam, mniej więcej, mogę się tutaj oczywiście pomylić, no bo ja nie znam każdego parametru maszyn tutaj w Farmingu na pamięć, natomiast ta maszyna, którą tutaj widzicie, to jest maszyna z podstawki, ale zmodyfikowana w nierealny sposób, zmodyfikowana najpierw przez modera, później przeze mnie, bo doszedłem do wniosku, że 200 tysięcy litrów pojemności to i tak jest za mało, więc postanowiłem odpalić właśnie tutaj notatnik, postanowiłem sobie to troszeczkę pozmieniać i pojemność mojej przyczepy będzie wynosiła teraz okrągły 1 000 000 litrów. Zdaję sobie sprawę z tego, że jadę tutaj bardzo, bardzo po bandzie, ale muszę to zrobić, dlatego że gdybym tego nie zrobił, no to po prostu ścinanie tej topoli byłoby niesamowicie czasochłonne, pracochłonne, no i generalnie byłoby raczej nudne, a ja nie chcę poświęcić na to ścinanie topoli więcej niż 2 odcinki, to znaczy dzisiaj to zaczynamy, w kolejnym odcinku najpóźniej muszę to skończyć. Nie będziemy tutaj więcej robić tej topoli, dlatego że trzeba zrobić kolejne akcje, między innymi bawełnę. Jak będzie robiona bawełna? Już wam mówię, że bawełna będzie robiona najprawdopodobniej w te ogromne prostokątne bele.
ale to jest melodia przyszłości, więc na razie zostańmy przy Topoli. Mam tutaj headery w różnych kolorach, bo jakoś tak mi wyszło, że każdy chyba jest inny, to znaczy dwa na pewno są inne, dwa też inne, natomiast teraz muszę jeszcze jechać po ostatnią maszynę. Puszcza sobie oczywiście 5 sieczkarni równolegle, puszcza sobie oczywiście wykorzystując moda Curseplay do tego, natomiast będę musiał jeszcze jakoś odwozić już te gotowe wióry z rębki do jakiegoś magazynu. I tutaj będą jeszcze dwa bardzo ciekawe obiekty, właściwie jeden to będzie sprzęt, drugi to będzie obiekt. Będę wykorzystywał specjalną naczepę, którą pewnie doskonale już znacie, ponieważ ponad 100 odcinków temu z niej korzystałem, co ciekawe do tego, aby wycinać las, zresztą nawet na tym samym polu, więc kto tam oglądał mnie od dawna, to na pewno wie, o co chodzi. Więc raczej nie będzie to żadna wielka nowość dla większości widzów, natomiast pojawi się dzisiaj jeszcze zupełnie nowy budynek. Ale najpierw puszczę sobie pracowników, dlatego że mam już tutaj wygenerowany kurs. Oczywiście nagrałem, czy wgrałem ten kurs właśnie do moich 5 maszyn. Ustawiam sobie teraz, jak te maszyny mają jechać, w jakiej kolejności. Ten konkretny sprzęt będzie, jak widzicie, jechał na kursie. Dlaczego jest prawo 2 w tym momencie? Ojejku, raz, dwa, trzy, cztery, aha, no to dobrze, no prawo 2 ma jechać, to dobrze, bo to już jest ostatni sprzęt. Ostatni sprzęt, czyli skrajnie z prawej strony, prawo 2, no i zobaczcie, zrobię sobie kilka takich fajniejszych ujęć ścinania topoli w wersji turbo, w wersji przyspieszonej, bo naprawdę teraz to widać, teraz to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Topola jest posadzona bardzo gęsto, dlatego że gdybym używał tej standardowej sadzarki, byłoby jej mniej więcej 2 razy mniej. Wszystko dlatego, że ja użyłem tutaj zmodyfikowanego narzędzia do sadzenia topoli, no i dzięki temu topola jest posadzona po prostu jak jakieś zboże, albo jakaś inna roślina jest posadzona bardzo gęsto. Powiem wam, że dzięki temu będę w stanie oczywiście uzyskać większe plony, a dodatkowo takie pole, nie wiem czemu, ale jak dla mnie wygląda bardziej naturalnie. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, nie ma tutaj żadnego problemu. I ja teraz jeszcze latam sobie nad tymi kolejnymi sprzętami, nad tymi kolejnymi sieczkarniami, które mielą dla mnie to pole na wióry i powstaje z tego naprawdę ogromna ilość trocin. Popatrzcie, tutaj ta pierwsza sieczkarnia powoli dojeżdża na północ mapy i ma już w zbiorniku ponad 200 tysięcy litrów w tym momencie, czyli bardzo dużo. Natomiast ja poszedłem do sklepu, dlatego że teraz będę chciał ogarnąć sobie naczepę, o której mówiłem wam wcześniej. To będzie naczepa o pojemności, no szalonej, 5 milionów litrów. Ale zastanowicie się teraz pewnie i zapytacie, dlaczego 5 milionów, a nie nic innego. I to jest maszyna, której ja nie przerabiałem w żaden sposób. Po prostu pobrałem ją z ModHuba albo z innego źródła, już nie pamiętam, bo było to bardzo dawno temu. Pamiętam, że mam tutaj wersję tej naczepy, TLX, ileś tam to było, nie pamiętam. I generalnie jest to taka naczepa, która występowała w kilku wersjach. Mam ją w wersji 250 tysięcy litrów i mam w wersji 5 milionów litrów. Gdzieś sobie to znalazłem. Natomiast jeszcze trzeba będzie do tego wykorzystać jakiś ciągnik siodłowy. I zdecydowałem się tutaj na amerykańską ciężarówkę, ale z oficjalnego dodatku Platinum Expansion, czyli będzie to Volvo VNX300. Jest to ciężarówka produkowana na rynek amerykański. Zrobię sobie oczywiście rejestrację moją, czarny pan, 344 tysiące litrów trocin już jest w zbiorniku, czyli bardzo, bardzo dużo. Tutaj oczywiście w tej sieczkarni jadącej z tyłu w zbiorniku jest mniej, dlatego że ta sieczkarnia ma do pokonania krótszą drogę. Wydawać by się mogło, że to są wartości pomijalne, ale gdy się zorientujemy, to wychodzi na to, że nawet różnice między pierwszą a ostatnią sieczkarnią mogą dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy litrów, czyli generalnie bardzo dużo. I teraz jeszcze gdzieś będę musiał te trociny przechowywać, no bo ja zakładam, że będzie ich więcej niż 5 milionów litrów, a to oznacza, że nie zmieszczą się one w mojej naczepie. Trzeba będzie więc postawić sobie jakiś magazyn, w którymś miejscu będę musiał na mapie go umieścić, chociaż na razie to będę musiał się stąd wydostać, bo przyznam szczerze, wjechałem na to rondo i tak troszeczkę się zablokowałem. W ogóle wiecie co, przecież ja tutaj mam takie ładne pasy, myślę, że będzie można je tu po prostu pomalować. Zobaczcie, pomaluję je sobie, ale teraz popełniłem mały błąd i musiałem zmazać tamte pasy, musiałem je pomalować od nowa. O, jak tu fajnie można sobie naprawdę bardzo ładnie to pomalować. Okej, tylko te ostatnie pasy
pasy będą wyglądać tak troszeczkę inaczej, ale nie jest źle, generalnie naprawdę mi się to podoba. Teraz będę musiał jeszcze poprawić tutaj teksturę, no i zobaczcie, mamy naprawdę ładne pasy. Teraz piesi od razu już będą widzieć, gdzie mogą przechodzić przez drogę. Taki fajny detal, a cieszy. Bardzo bym chciał, żebyśmy w kolejnym farmingu mieli możliwość budowania dróg. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że farming to nie jest oczywiście symulator budowania dróg w takim sensie jak, no nie wiem, jakieś Construction Simulator czy coś, tylko po prostu, żebyśmy mogli te drogi poskładać bez mała jak z klocków. To by było naprawdę coś fajnego, zwłaszcza na takich mapach jak tutaj. Ale to melodia przyszłości i generalnie moje na razie życzenie, a ja postawiłem sobie tutaj specjalny magazyn na wióry, który jest oczywiście troszeczkę przeze mnie przerobiony. Standardowa pojemność tego magazynu wynosi 3 miliony litrów, natomiast ja postanowiłem zwiększyć ją do 10 milionów litrów, wszystko po to, żeby po prostu zmieścić tutaj ogromną ilość trocin. I pewnie zapytacie, po co mi te trociny? No to odpowiedź poznacie najprawdopodobniej w jednym z kolejnych odcinków, także oglądajcie, będzie ciekawie. No to teraz zobaczmy, jak tutaj praca wre w ścinaniu tej topoli. O, widzę, że moi pracownicy to teraz będą robić bezpotrzebny kurs na północ mapy. No dobra, może nie jest on taki niepotrzebny, natomiast jest to kurs taki, bym powiedział, pusty, dlatego że ci pracownicy będą musieli po prostu przejechać na północ mapy bez jakiejkolwiek pracy. No wynika to z tego, że po prostu szerokość robocza tych wszystkich maszyn no nie idealnie pokrywa się z szerokością mojego pola. No wiecie o co chodzi. Po prostu chodzi o to, że żeby to pole ładnie ogarnąć na końcu, to częściowo pracownicy będą musieli wykonać jeden pusty kurs. Zdarza się tak. Tak czy inaczej, ja w międzyczasie, żeby czasu nie marnować, wykorzystam sobie ten czas po to, aby zrobić kolejne bele. No i w tym momencie wszystko zostało zbelowane, także jedyne, czego potrzebuję, to przewieźć mój kombajn już na parking. To będę musiał ogarnąć, to pójdę jeszcze skontrolować sobie zwierzęta tutaj, polski chlewik. No, wygląda na to, że w wielu miejscach zwierzęta są nakarmione, ale nie wszystkie, więc prawdopodobnie za jakiś czas będę musiał to ogarnąć, żeby nie było tutaj takiej sytuacji, że moje zwierzęta chodzą głodne. Także wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj za jakiś czas zrobić jakąś taką małą interwencję i będzie wielkie karmienie zwierząt. Natomiast zobaczcie teraz, jak to wygląda. Wszystkie maszyny zrobiły jedno kółko wokół pola i tu fajnie było widać, że przecież pierwsza sieczkarnia miała ponad 600 tysięcy litrów, a czwarta sieczkarnia ma tych litrów w zbiorniku zaledwie 577 tysięcy. To tylko pokazuje, jak duża jest różnica pomiędzy tym najszerszym kursem, a tym najwęższym. Możecie sobie zobaczyć z bliska teraz na cały ten zestaw czerwono-żółty header, który jest dodatkowo w kilku wersjach tutaj, bo każda sieczkarnia ma tak naprawdę swój header. Mamy tam co najmniej dwie wersje, a wydaje mi się, że trzy. Nawet zablokowałem tutaj przez chwilę pracownika niestety. No i patrzcie, pierwszy pracownik już pojechał, jedzie tam na południe bardzo dobrze. Teraz kolejny tutaj pojedzie i ja chcę zobaczyć, czy jeżeli do niego podjadę, to czy będzie chciał sypać do mnie, czy też do swojej przyczepki. Powinien do mnie, dlatego że w tej przyczepie mojej jest po prostu mniej załadowane. No i zobaczcie, faktycznie tak jest. Teraz w bardzo szybki sposób byłem w stanie załadować dużą ilość tych trocin, no ponad 16 tysięcy litrów. To jest oczywiście dobry wynik. Moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli serduszko w komentarzu, to dzisiaj oczywiście hasło dla was już będzie wymyślone. Super wielkie zbiory topoli energetycznej na ogromnym polu, które ma ponad 80 hektarów. Ja wiem, że to jest długie hasło, ale mam nadzieję, że dacie radę je napisać. Wtedy oczywiście serduszko ode mnie powędruje do was. A tutaj pracownicy, co oni zrobili? Kurczę, oni się zablokowali normalnie, to tak dziwnie się zablokowali. Pierwszy raz widziałem taką sytuację, żeby w taki sposób na zakładkę wręcz dwaj pracownicy się zablokowali. Ale zostawmy tych zablokowanych pracowników, dlatego że dzisiaj będę musiał teraz pojechać i odpowiednio rozładować wszystkich tutaj pracowników. Zobaczcie, ta maszyna, ta przyczepa jest wyposażona w dedykowaną rurę, co powinno mi pomóc rozładować właśnie przyczepę. Prędkość rozładunku 75 tysięcy litrów na sekundę. Co ciekawe, nie jest to prędkość w żaden sposób modyfikowana przeze mnie, tylko już przez modera, który delikatnie i tak stuningował ten sprzęt. No dobrze, więc pierwsza maszyna została, jak widzicie, szybko tutaj rozładowana. Widzę, że rura za mną podąża, ale z racji tego, że nikt nie siedzi w środku, to nie jest w stanie
włączyć automatycznego rozładunku. To nie jest maszyna, która jest sterowana przez pracownika, tylko jest to po prostu ciągnięta przyczepa. Ona nie ma autonomii, więc nie ma możliwości, żeby automatycznie rozładowywać się na bieżąco. Ale spokojnie, nie ma tego złego, dlatego że ja teraz podjechałem już do drugiego pracownika. Zatrzymam się na chwilę, rozładuję go, no i teraz, gdy już będzie wszystko ładnie rozładowane, puszczam pracownika dalej, przejadę teraz na drugą stronę, bo jak widzicie, mamy trzech kolejnych pracowników, których rozładować trzeba. Ten już jest naprawdę bardzo ładnie zapakowany, bo ma 92% pojemności, no czyli bardzo dużo, więc ja teraz rozładuję go tutaj. Całość trwa dosłownie kilka sekund. O, widzę, że jeszcze w międzyczasie drugi pracownik tam przyjechał i troszeczkę mi dosypał tych trocin, no ale wszystko, przerzucamy, puszczamy pracownika dalej i zostało jeszcze dwóch do rozładunku. Teraz, jak widzicie, pracownik numer 2 stał się na chwilę pracownikiem numer 1 i jedzie na północ jako ten pierwszy pracownik, ale to za chwilę na pewno się zmieni, gdy podjadę do niego i będę chciał go rozładować. Będę musiał oczywiście na chwilę pracownika zwolnić, a później zatrudnię go ponownie. No i mamy rozładowanych praktycznie już wszystkich pracowników. Teraz został jeszcze jeden. Jak widzicie, w mojej przyczepie jest ponad 60% pojemności, czyli generalnie całkiem sporo, a ostatni pracownik będzie załadowany już do granic możliwości. Podejrzewam, że będzie ponad 90%. Jest grubo ponad 90%, jest 95%, więc teraz tutaj spróbuję podjechać, przeładować prawie 1 000 000 litrów trocin i zobaczcie, pracownik, który przedtem jechał jako pierwszy, znowu właśnie prowadzi, a ten, który jechał drugi, teraz będzie jechał na drugiej pozycji. Także wszystko jest tak, jak było na początku. Oczywiście muszę pamiętać o tym, że teraz naprawdę bardzo dużo tych trocin mam już na swoim, no, na swojej przyczepie. No to jest bardzo fajna wiadomość. Zobaczcie, ponad 4 miliony litrów. Ja teraz pojadę to tutaj rozładować do tego miejsca. To jest taki w sumie fajny, przerobiony startaku, ten zbiornik, można powiedzieć, na trociny. Wrzuciłem tutaj ponad 4 miliony litrów. Mam tylko nadzieję, że ja wrzuciłem tutaj faktycznie odpowiednią pojemność, że pojemność tego zbiornika to 10 milionów, a nie 100, ale oczywiście o tym przekonamy się za jakiś czas. Postanowiłem jeszcze dołożyć sobie tutaj ten wyświetlacz, który moim zdaniem będzie bardzo ładnie pasował i od razu będzie mnie informował o tym, jaka jest aktualna pojemność, ile właściwie tych trocin wrzuciłem do mojego zbiornika. Jeszcze sprawdziłem, czy działa ładowanie. Wszystko działa, więc jest fajnie, także zapraszam już Was na kolejny odcinek. Będziemy dalej walczyć z Topolą. Cześć!